Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest kolejny odcinek z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Ja jestem na streamie, jest ze mną około 10 osób na samym początku. Myślę, że niebawem zjawi się więcej, żeby kontynuować z nami tą niesamowitą przygodę. Moi drodzy, jak widzicie, jesteśmy ponownie w Kaer Morhen. Ja tutaj pozwoliłem sobie w międzyczasie jeszcze troszeczkę pograć. Miałem akurat chwilkę. Poczyściłem tutaj już praktycznie wszystkie te poszukiwania. Jeżeli chodzi o zlecenia wiedźmińskie, to naprawdę tutaj zostały 3 sztuki, więc jeszcze zostało do zrobienia kilka zadań, ale tym razem już tylko i wyłącznie fabularnych. Także zaczniemy sobie od zadania, ażeby Widłogona zwabić, i to będzie zadanie dla Eskela właśnie w Kaer Morhen. Paweł Raszewski, dziękuję bardzo, witamy serdecznie w gronie wspierających. Bardzo dziękuję za wsparcie kanału, bardzo mi miło. A teraz, moi drodzy, ja sobie tutaj zjadę na stopach, chociaż nie dał radę. I lecimy na miejsce, w którym spotkamy się z Eskelem. Ślady Eskela. Miałem nosa. Dobra, myślę, że tutaj możemy śmiało... Sama się nie przywiązała. Okej, wydaje mi się, że to będzie pułapka na Widłogona. To miała być przynęta na Widłogona, ale widzę, że na Wiedźminów też działa. Czyli dobrze myślałem. A żeby Widłogona zwabić, do palika kozę powrozem przywiąż i wśród listowia czem prędzej skryj się. Bestiariusz brata Adalberta, strona 82. Widzę, że pamięć wciąż dobra, mimo lat. Masz tyle lat, co ja, cwaniaku. Tylko ta siwizna postarza. Dobrze cię wreszcie widzieć. Nie ma to jak spotkanie ziomków. Uwielbiam te wiedźmińskie pogaduszki. Jakby gadanie o łapaniu Widłogonów to było takie, wiecie, do kawki. Jen nie daje wam się nudzić, co? Jeszcze nie wylazłem. Witam serdecznie, Oskar. Fajnie, że dołączyłeś. A jak próbowałem coś wtrącić, to... Damom się nie przerywa. Dokładnie. Czasem się cieszę, że przez tę moją gębę romansę mam z głowy. Nie wyglądasz aż tak źle. Geralt, proszę cię, nie pierdol. Chciałem tutaj przywazelinić, ale Eskel nie dał się zbajerować. Co to mamy za Widłogona? To jest Widłogon na 15 levelu. Więc myślę, że poradzę sobie z nim raczej bez problemu. Kurde, no i nam zwiewa. Czekajcie, spróbuję go z kuszy pociągnąć. Czekaj. Tu jest ta krew, czyli mam iść tędy górą, czy tam na dół? Chociaż tam na dół widzę, że jest tylko jedna skrzynia. Okej, idźmy tędy, naokoło. O, już go słychać. Ale nie ma tutaj przejścia. Trzeba jednak górą. Lecimy. Ups. O, jest. Czekajcie, czy mu skoczył level? Miał 15, teraz ma 18? Czy ja on po prostu od początku miał 18? Dobra, mi się piątka z ósemką pomyliły. Ty nie z tyłu, tuż pod czaszką. Jen wspomniała, po co jej to? Jak to? Czyli ty też nie wiesz? I nie
niepokoicie to? Nie, nie niepokoi. Ufam jej. A mówią, że ludzie uczą się na błędach. Słucham? Nic, nic. Można by było się tego spodziewać. Kumpel zawsze potrafi wbić szpileczkę tu, gdzie trzeba. Świetnie. To chodźmy. Okej. Podobało mi się też to, że Eskel tak jakby poucza Geralta nawet gdzie ma wbijać ostrze. O, schemat. Fajnie. Cechu wilka, elegancko. Nie będę musiał go już zbierać. Podejrzewam, że no tutaj oni są w tym samym wieku, tylko nie wiem, czy dobrze kojarzę i czy dobrze pamiętam, ale chyba siwe włosy Geralta to jest chyba też efekt uboczny jego mutacji? Tak mi się wydaje. Więc no tutaj niestety, ale różni on się od swoich kolegów i wygląda od nich dużo starzej, więc można by pomyśleć, że Geralt na przykład jest dużo bardziej doświadczonym wiedźminem od Eskela. No ale to nieprawda, bo on, Lambert i cała reszta ekipy są wszyscy w praktycznie tym samym wieku. Tyle, że Geralt wygląda po prostu na 300 lat, a oni słuchaj, wszyscy na 40, na nie? Wyścig? Sprawdzilibyśmy, kto jest szybszy, Wojsiłek czy Płotka, no i kto jest lepszym jeźdźcem. No, chętnie, można się kajtnąć. Wyzwanie żadne, bo prześcignąłbym cię nawet na kulawej świni. Ale czemu by nie? Sam jesteś kulawa świnia. Kto pierwszy w Kaer Morhen, ten lepszy. Okej, na kulawej świni będziemy jechać? Nie, jednak konno. Dobra, najlepsza metoda to jest taka, że wyprzedzamy kogoś, a później go blokujemy. O. W ten sposób. I czekamy, aż się kuń zregeneruje. I później znowu go blokujemy. I tak naprawdę on nie jest w stanie nas wyprzedzić, co nie? Zawsze będziemy pierwsi przez to. Pamiętam jeszcze taki taktik sprzed 7 lat. Chociaż jak widzicie, płotka na moim siodełku, który ostatnio sprezentowałem, ma od groma wytrzymałości. Jest dosyć szybka. Ale nie chciałbym tutaj też przegiąć. O, poczekamy, aż się zregeneruje. Bo jeszcze przegram, kurde. No ten zakręt 90 stopni prawie mnie pokonał, ale dałem radę. Witam serdecznie, Liza, fajnie, że dołączyłaś. Długo kazałeś na siebie czekać. Siodło mi się zsuwało. Złej baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy. Sam jesteś baletnica, ale taka, co cholernie dobrze jeździ konno. Należy ci się jakaś nagroda. Bardzo chętnie przyjmę jakąś nagrodę. Daj spokój, nic nie chcę, no proste. Skoro nalegasz, trzymaj, niech ci służy. No i co to będzie? Co to będzie? 160 expa i dał nam buty. Kurde, liczyłem na coś lepszego, ale dostałem buty. No dobra, zobaczmy resztę zadań, jakie mamy, bo to było dosyć szybkie. Znowu gdzieś cieknie. Gdzie ten Lambert stoi? Co tam? Ważysz jakieś eliksiry? Nie. Bimber z Obierek. Rozumiem, że na mój przyjazd. Raczej na mój wyjazd. Nie słyszałeś? Pani czarodziejka zażyczyła sobie, żebym napełnił filakterium mocą kręgu żywiołu. Ponoć to niezbędne do odczynienia klątwy z tej waszej pokraki. Nie brzmisz na zachwyconego. Ta pokraka to może być Ciri. O, ciekawe, jak Lambert zareaguje. Wiesz, że ta, jak się wyraziłeś, pokraka, to może być Ciri? Słyszałem. To może wykaż trochę empatii. Nazywam rzeczy po imieniu, taki już jestem.
Aha, olał. Dobra, mniejsza z tym. Nie chcę mi się z tobą kłócić. Racja. Nie ma czasu do stracenia. Bo kraka czeka. Lambert. O, przepraszam. Potencjalna Cyrilla. Ej. Nie wyglądasz na zachwyconego. Bo nie jestem. Dobrze wiesz, że wycieczka do kręgu nie będzie miła. Z różnych względów. Pójdę z tobą. No, ze słynnym białym wilkiem u boku na pewno będzie raźniej. To jak, gotowy? No pewnie, idziemy od razu. Ruszajmy, nie ma. Miejmy to za sobą. No, miałem ci powiedzieć. Nie dotrzemy do kręgu przez góry. Zeszłej wiosny lawina zasypała przełęcz. Czyli musimy iść od strony stawu. Tak jak przy próbie medalionu. Zgadza się. Pamiętasz drogę? Tego się nie zapomina. Ten, kto cało z medalionem wróci, dowiedzie, że jest dwugodzin i na szlak wstąpić może. Wesemir słyszał, jak go naśladujesz? Mhm. Nie znosi tej. Byłom Savolli. Nie zamurowaliście go jeszcze? Wesemir by chciał, ale mi on tam nie przeszkadza. Oblężenia przecież się nie spodziewam. A tak do stawu można iść na skróty. A szkoda, że nam zbóje z Salamandry więcej dziur nie zrobili. Albo nie rozwalili tej rudery do reszty. Okej, specjalnie tutaj nie komentuję, bo te pogaduszki pomiędzy Geraltem i Lambertem są dosyć ciekawe. Dużo ciekawych rzeczy można się dowiedzieć. Zastanawiam. Będziemy musieli płynąć na drugą stronę stawu w pław. Nie, mam zacumowaną łódź. Wiesz, chodzę tam czasem na ryby. No proszę. Nie powiedziałbym, że masz temperament wędkarza. Używam bomb. Rzucasz jedną, a potem wyławiasz, co wypłynie na powierzchnię. A, to wiele tłumaczy. Aha, okej. Niezły wędkarz z niego. Muszę wypróbować tą technikę. Czyli o to chodziło z tą łódką. Nie wiem, czy pamiętacie, ale próbowałem się kajtnąć tą łódką. Nawet jest ona zaznaczona na mapie, ale niestety nie mogłem wsiąść do środka. A wynika to z tego, że prawdopodobnie właśnie tego questa dla Lamberta jeszcze wtedy nie robiliśmy. Okej, czy ten róg, który ja tutaj mam, on działa tylko na syreny, czy też na harpie? Ktoś wie? O, jedna jest na prawie 20 levelu. Dobrze. Patrzcie, niektóre na 19 są na szaro, a niektóre są na zielono. Ciekawe, o co chodzi. W sensie ciekawe, dlaczego tak jest, że niektóre na 19 są na zielono, a niektóre są na szaro. No, jestem pod wrażeniem. Gdzie się tego nauczyłeś? No, biją niesamowicie mocno. Pewien stary mistrz pokazał mi tę sztuczkę, gdy byłem w Zelikanii. Dobra, dobra. I tak ci nie wierzę. Tak, Lambert się dopytuje, bo Wiedźmini nie używają kuszy. Normalnie. I... pewnie... najlepiej by było też je postrącać ardem. Ale jak widzicie, poradziliśmy sobie bez tego. Jak tam z Wesemirem? Lepiej? Chyba tak. Staruszek przestał moralizować. Ja staram się go zbytnio nie wkurzyć. Z jakim efektem? Średnim. Ale wiesz, zamek jest duży. Łatwo się w nim mijać. Okej, mamy znacznik chata nad jeziorem. Wcześniej go nie odkryliśmy. Przecież ją tu cumowałem. Lina musiała puścić. Doprawdy? A ja myślałem, że łódka sama się odwiązała. Cholera, w tej mgle nigdy jej... Przed moim przyjazdem była burza? Niech pomyślę. Tak, 5 dni temu. Żagiel rozwinął się na wietrze, cuma puściła i łódka popłynęła w krzaki. Aha, czyli teraz jeszcze będziemy szukać łódki. No dobra. Myślałem, że... po prostu będzie tutaj zacumowana, tak jak była jeszcze do niedawna. Ale oczywiście przy łódce będą topielce. Hurra!
Jak milutko, i to całe grono. Niestety biją mocno. Pomimo tego, że są na 17 levelie. Biją całkiem potężnie. Okej, mamy to. Oczywiście należy. Jeszcze jej to brakowało. Oczywiście należy pamiętać o tym, że podnosić z nich te materiały. No dobra. Wyjście do jaskini jest po drugiej stronie. Musimy przepłynąć staw, przejść przez jaskinię, wdrapać się na troli łeb i będziemy na miejscu. Teraz to się nie wydaje takie straszne, co? Nie, ale i tak ciary chodzą po plecach. Wiesz, że z mojej grupy wróciło tylko dwóch chłopaków. To wy wpadliście w pieczarach na starego grota. Mhm. Zbieramy się, skakuj. Dobra, ale ja steruję. Bo co? Bo to moja łódka. Koniec dyskusji. Prosta, krótka piłka. To trochę tak jak z tym, kto decyduje, jaka muzyka leci w samochodzie. Oczywiście zawsze kierowca. Okej. Lecimy. Wsiadamy do łodzi. Ups. I chyba tutaj trzeba zasiąść, tak jak wtedy z Yennefer. O, jest. Będziemy wożeni normalnie, jak na randce w Wenecji. Przepłyń na drugą stronę jeziora z Lambertem. Zrobiłeś to łajbę? Tak, a co? Coś się nie podoba? Poza tym, że nabiera wody, to nic. Nie martw. Na drugą stronę jeziora dopłyniemy. Chyba, że w coś przypieprzymy. Ledwo widać, co jest przed dziobem. Nie no, bez przesady. Wszystko widać elegancko. Musisz sobie, Geralt, ustawić ten... W opcjach grafiki... Żeby dalej się obraz renderował. Obudził się w tobie poeta? Mhm. Chcesz usłyszeć fraszkę? O. Pewnie. Lambert, Lambert, ty chuju. Całkiem. O. Stary, znany tekst. Witam serdecznie Kasia, witam serdecznie Mario. Fajnie, że dołączyliście. Piękną fraszkę tutaj zapodał. Odpadnij trochę wiatru, bo żegiel ci łopocze. Nie ucz ojca dzieci robić. Czekajcie, jakieś stwory tutaj są. Ale nas nie atakują, na szczęście. Jesteśmy blisko. Witam serdecznie Sławomir. Okej, dopłynęliśmy. Fraszka mistrzowska. Co prawda zaciągnięta z chyba filmu albo serialu polskiego, albo ze sketchu jakiegoś, nie pamiętam już, ale znane to jest. Na YouTubie bardzo, bardzo znane i popularne. Gotowy na wycieczkę po jaskiniach? Mhm, tylko zanim wejdziemy, lepiej... Wypić kota, wie. Masz jeszcze jakąś cenną radę? Na przykład nie hałasuj, bo obudzisz starego grota? To stary grot dalej tam siedzi? O ile nie zrobił nam przysługi i sam nie zdechł, to tak, siedzi. I w każdej chwili może wyjść. Jak szła ta nasza rymowanka? Stary grot mocno śpi. Kto go zbudzi, będzie gnił. Chodź. Pomocy! Słyszysz? Jakiś chłopak. Wiesz, że w tej okolicy nie mieszka nikt poza nami. To musi być łuda. A jeśli nie? Rób, co chcesz. O kurde, nie no, trzeba to sprawdzić, chociaż... Nie no, Lambert przecież sobie nic nie zrobi. Sprawdźmy to, na wszelki wypadek. Wesemir mówi prawdę. Zawsze pchasz palce między drzwi. No dobrze, chodźmy. A, idziemy razem, okej. Okay. Myślałem, że w tej sytuacji ja idę sprawdzić, a Lambert idzie do jaskini. Do takiego rozwiązania bym się obawiał. Okej, zobaczmy, co to było. Hej, mały. Spokojnie, już jesteś bezpieczny. Nie, nie, pomocy!
Oczywiście jakiś upiór. No dobra, zwracam ci honor. Miałeś rację. Proszę, proszę, kto by się spodziewał? Wrócimy do tego później. Najpierw zajmijmy się mglakami. Mglaczki, proszę bardzo. Na mglaki rewelacyjnie działa mój młyneczek. O kurde, jaka rzeźnia. Dobra, jeden pokonany. O, nice! Iluzje. Fajne połączenie. Kto by się spodziewał? Coś mi mówi, że prędko nie odpuścisz. Witam serdecznie, Kapo, podwójnie. Cały świat powinien usłyszeć kapo. O tym, że słynny Geralt z Rivii dał się podejść jak dziecko. Może Jaskier ułożyłby o tym jakąś balladę, co myślisz? Lambert, to nie są żarty. Kiedy chodzi o czyjeś życie, wolę dmuchać na zimne. Oczywiście, szlachetny biały wilk nigdy nie zostawiłby człowieka w potrzebie. Ale czy Pialski? Ty nie wiedźmin. Zmieniając temat, czy ja dobrze widziałem, że ten chłopak... Jeden z naszych. Musiał utonąć w czasie próby. A mglaki zapamiętały jego wygląd i głos. Uroczy. Zabierajmy się stąd. Nie musisz mnie namawiać. Wiesz, ja tu w ogóle nie chciałem przychodzić. Lambert, dość. Strasznie taki czepialski, kąśliwy ten Lambert. Wręcz irytujący, bym powiedział. Marudzi normalnie. Niesamowicie. Okej, zajmijmy się naszym docelowym zadaniem. O, upierdliwy. No może i to też jest dobre określenie, ale cały czas jeszcze nie znalazłem tego słowa, o które mi chodzi. Ale wiecie, o co mi chodzi. Taki po prostu maruder. Rzut na tyłku. Przejdź przez jaskinię. Można iść w lewo, ale można iść też w prawo. Gra nas skierowała w prawo, a ja oczywiście skręciłem w drugą stronę. Jest to jaskinia, w której mieszka Grot. Kości pokruszone na kawałki. Podejrzewam, że Grot to jest jakiś... jakiś skalny troll? Zaraza, za wysoko. Chyba, że cię podsadzę. Pamiętasz? To też była część... No, Skill, witam serdecznie. Wiedźmin jest samotnikiem. Ale czasem i samotnik potrzebuje pomocy. Słowa Wesemira. Gotowy? Cholerny grubasie. Raz, dwa, trzy! Też no, proszę bardzo. Jesteś. No, to idziemy. Proszę bardzo, jak sobie poradzili elegancko. Podoba mi się to, jak tutaj pokazują tą ich współpracę. Można by te ściany rozwalić hardem. I obudzić starego Grota. A co, boisz się? Nie, po prostu myślę, zanim coś zrobię. Możesz tak nie tupać do cholery. Spokojnie, poślizgnąłem się tylko. Ojejku. Geralt też wrażliwy mocno. Nie no, myślę, że tu na pewno tego Grota spotkamy. Za dużo o nim gadają. Wydaje mi się. I za dużo tutaj jest też takiego właśnie skradania się i obawy, że ten Grot gdzieś tutaj zaraz się obudzi. Kości pokruszone na kawałki. Stary Grot nie lubi gości. Drugi raz to samo. Okej, tutaj zobaczcie, że mamy trzy ścieżki aż. Jedna tutaj i możemy jeszcze się tutaj wspiąć. Wepsnę się i sprawdzę, czy na przykład nie ma tu żadnej skrzyni. Nie ma. Ale jest za to jakiś mostek.
Mógłbym wypić kota. W sumie. No dobra. Chcę zrobić nie wszystko. Hałasu, bo stary Grot przyjdzie się przywitać. No ja właśnie bym chciał, żeby on przyszedł się przywitać. Wcale nie miałbym nic przeciwko. Ale tu cuchnie grzybem. A czego się spodziewałeś, że będzie pachnieć fiołkami? Nie narzekałbym. Patrz, jak słodko śpi. Może byśmy tak sprawili, żeby nigdy już się nie obudził. O, patrzcie, tak się stoi na skałach. Lamberta dziś... A nie, tam stoi. No dobra, to co, lejemy się z nim. Ja sobie sprawdzę tylko, czy jestem przygotowany. Szybka medytacja. I teraz tak. Na pewno mam przy sobie bezsensownie... Chociaż nie, te są ok. Tu mam grot, tu jest ten. Nie, jest w porządku. Nie muszę się tutaj chyba za bardzo też napinać przed tą walką. A, widzicie, mogę wyjść stąd. A mogę też zaatakować grota. Będzie większe wyzwanie. Okej, grot nie jest wcale. Grot nie jest skalnym trolem. On jest gigantem. A Lambert coś robi mu? Och kurde. Dobra, wjeżdżamy z młynkiem za chwilę. Tylko się muszę zregenerować. Nice. Proszę bardzo. Szybko poszło. Jesteś cały? No, chyba tak. Zabierajmy się stąd. Chwila. Za Woltera, skurwysynu. Wolter? Kto to? Nie pamiętasz? Taki niewysoki. Miał bliznę na brodzie, o tu. A, tak. Był taki. Mhm. Był. Ale został tutaj. Chodźmy już. Okej. O ile się nie mylę, mogę się mylić, bo aż tak dobrze nie pamiętam, ale wydaje mi się, że Geralt z Lambertem mają około 80 kilku lat, 90. Więc zauważcie, że jak byli tutaj w wieku, nie wiem, pewnie 5-6 lat, to do dziś ten gigant sobie tutaj siedział i... Fajne łupy. I mógł być niebezpieczny, a teraz już został pokonany. Może tutaj jeszcze coś? O, nice! Wyśmienity północny wiatr. Okej, chyba wszystko przepatrzyłem w tej jaskini. Myślę, że tutaj już raczej nic więcej na nas nie czeka, aczkolwiek nie zaszkodzi zrobić dodatkowego okrążenia. Na szczęście jest ciemno, jakiś pomarańczowy widok by było, by się odznaczał w ciemnościach. Dobra. Teraz tędy. No i jest wyjście. Właściwie to po cholerę byśmy weszli do tej jaskini, czego my szukamy? A, jakiś krąg żywiołu. Mówisz o trolach? To one mają kłopot, nie my. Lepiej uważać, jesteśmy na ich terytorium. Trzęsiesz gaciami przed paroma trolami?
Też tak kiedyś kozakowałem. A potem oberwałem widłami w brzuch od jakiegoś chłopka. Prawie umarłem. I już nie kozakuję. Chodźmy już. Okej. Geralt zwierzył nam się tutaj ze swojej przeszłości. Miejsce mocy. Mogę z niego zaczerpnąć. Miejsce mocy. Skorzystajmy. Zawsze to jeden punkt. Widzisz, przed nami spieprzę. Trolle się tak nie zachowują. Dobra. Lecimy do kręgu żywiołów. Myślałem, że się szybciej uwiniemy, ale tutaj no niestety eksploracja zajęła mi trochę dłużej niż to planowałem. Myślę, że mogę tutaj już sobie odsapnąć do rana. Czekaj, stop. O, skrócimy trochę ten czas. Może będzie widniej, to nie musiałbym tej pochodni używać. No, są i one. Czyżby trochę przygotowały jakąś zasadzkę na nas przygotowały? Wiedźminy w dolinie, w dom z kamienia, a góry trolle, troli góra, co? O, tak, to troli góra. Ty rozmawiaj z tymi idiotami. Nie chcę mi się z nimi gadać, po prostu je zabijmy. Dobrze radzę. Dajcie nam spokój. Właśnie! Trolle spokoju! Nie, spokój troli i nie oddamy! No ile można... Z drogi, tępaki, bo was na żwir porąbię, rozumiecie? Zrozumiałe, gratuluję. Musimy biec do tamtej pieczary, inaczej nas ukamienują. Okej. Czyli nie można z nimi walczyć, trzeba z nimi po prostu... A może można, zobaczymy. Czy nie, nie ma się tam jak do nich dostać. Zadanie mówi, żeby schronić się w tunelu w takim razie. Chrońmy się. Może będą za nami szły. Przedostań się na drugą stronę rumowiska. Okej, chyba jednak do nich dotrzemy. Tak. Trzech na dwóch. Jak trolle rzucać kamień, wy nie iść dalej. Wiedźminy nie rozumieć? Rozumieć. Mimo to musimy iść do kręgu żywiołów. Ty słuchać mimo to. My wam do zamek nie chodzić. A tam dużo kamień. Ładny kamień. Przestań już do nich gaworzyć. To nic nie da. Nie, lejemy się. Racja. Nie dogadamy się. Nie chce mi się. Po prostu kombinować. Już myślałem, że mózg mi wypłynie uszami od tego ich pieprzenia. No dobra, dolomity i kalcyty. Kto chce popróbować wiedźmińskiego srebra? Ja mówić! Wiedźminy nie ufać! Łup, łup ich! Okej. Dobra, pozwolę sobie troszeczkę tutaj poszarżować, tylko Quena naładuję. Okej. O to chodziło. Teraz regeneracja życia. Wbijemy groma. Wjeżdżamy w następnego. Tylko, że w plecki to nie ma sensu. Nice. No i został nam jeden najsilniejszy z nich. O, no, jakoś
jakoś tak średnio chyba silnie. Powiedziałbym. No i już, połupani. Aż mi się miecz na nich zniszczył. Dziwne, z tego trzeciego nie ma łupów, chyba że już się podniosłem, ale wątpię. Dobra, bierzemy ekwipunek. Na szczęście mam przy sobie coś do naprawy. Ile tam? 70, dobra. I wbiłem 25 level, słuchajcie. Widzicie, progresując fabułę, jednak się niesamowicie szybko wbija level. Świetnie. Jeszcze. Bardzo dobrze. I będziemy na miejscu. 25 level. Ale się zasapałeś, coś kiepsko z twoją kondycją. No, to jesteśmy na miejscu. Nie da się ukryć. Cholera. Ładny widok. Napatrzymy się później. Oczywiście. Pierw obowiązki, potem przyjemności. Pamiętasz, co trzeba zrobić z tym kręgiem? Trochę czasu minęło, odkąd aktywowałem tu swój medalion. Dobrze, dziadku, nie tłumacz się. Zapal pochodnie i połóż filakterium na ołtarzu. Ja wykonam resztę. Okej. Jak to szło? Woda, potem ziemia. Powietrze. Zapal pochodnie wokół ołtarza. Najśmieszniejsze jest to, że on ma pochodnie w łapie, a podpala je igniem, nie? Zamiast po prostu przyłożyć pochodnie. No, ale never mind. No, nie, nie Lamberta mi zaznacza. Dobra. Dobra, dawaj. Filakterium jest na miejscu. No, to pozostaje tylko chwilę poczekać. Słoik nasączy się mocą żywiołów, a my odsapniemy. A ty jak sobie poradziłeś z trollami, gdy przechodziłeś próbę medalionu? Czekaj, czekaj. A, pamiętam już. Użyłem Maxi, ale wtedy zaczepił mnie tylko jeden. No tak, przydatny znak. Niedawno mi nawet uratował życie. To jakaś dobra historia? Wyborna. Napadło mnie dwóch zbójów. Jeden mierzył z kurszy, drugi zaczął szperać w moich sakwach. Wpierw kazałem kusznikowi zastrzelić kompana, a potem się powiesić. Aha. No to faktycznie. Faktycznie. Przydał się ten znak. Boki zrywać. Powiedz, zawsze byłeś takim cynicznym sukinsynem? Nie. Zanim Wesemir przywiózł mnie do Kermoren, byłem uroczy. Aż tak źle być Wiedźminem? Ponoć można skończyć gorzej. Szkoda tylko, że nie miałem wyboru. Takie było nasze przeznaczenie. Przeznaczenie? Opowiem ci o przeznaczeniu. Miałem ojca pijaka. Jak się nachlał, prał mnie i matkę do krwi. Co noc modliliśmy się, żeby wreszcie zdechł. Któregoś razu nasze prośby prawie się spełniły. Tatuś zgubił się w drodze z karczmy i wlazł prosto w gniazdo Neckerów. Ale uratował go pewien wiedźmin. I wiesz, czego chciał w zamian? Dzieciaka pewnie. Dasz, co pierwsze w domu zastaniesz. Moje życie. Za życie tego chuja pierdolę takie przeznaczenie. Cholera, jasna. No to nie ma się co dziwić, że jest takim Lambertem, jakim jest. Nie wiedziałem. Przykro mi. Jakbyś się jeszcze kiedyś zastanawiał, czemu jestem takim cynicznym sukinsynem, to już wiesz. Dobra, dość smędzenia. Zbierajmy się. Racja. Wracajmy. Pan przodem. Chyba od razu nas przeniesie do zamku.
To by było spore ułatwienie i oszczędność czasu. Tak. Dokładnie tak. Elegancko, o to mi chodziło. Dobra, moi drodzy. Myślę, że to jest idealny wręcz moment, żebyśmy sobie zakończyli ten odcinek. Zrobiliśmy zadanie dla Eskela, zrobiliśmy również zadanie dla Lamberta, a oba te zadania były dla Yennefer. Więc zgodnie z tym, jak tutaj poleciliście, zostawiliśmy sobie Yennefer na koniec, co podobno ma zaowocować, ale szczegóły tego zaowocowania poznamy za chwilę w kolejnym odcinku, który nagramy na streamie, także na streamie będzie to za parę minut, a na YouTubie w kolejnym materiale, także prawdopodobnie jutro. Tyle ode mnie, ja sobie na streamie zostanę i jeszcze ponagrywam, a na YouTubie się żegnamy, także wbijajcie na streamie, wbijajcie na Discorda, pozdrawiam serdecznie i do następnego.